stoisko PS Distribution. Jest z nami Michał, który opowie nam o produktach, które ma w ofercie. Ja osobiście sam Fast Forward używam od 4 lat, ale Michał, może przybliż, co to są za koła, skąd pochodzą, jaka jest ich technologia, chętnie o tym posłuchamy. Okej, okay, więc tak. Cała firma wywodzi się z Holandii. Koła są ręcznie budowane w Holandii. Jak widać, jest cały przekrój kół szosowych, czyli koła do jazdy torowej, koła do jazdy czasowej, koła do triatlonu, koła do cyklokrosu, więc do wyboru każdy ma coś dla siebie. Oczywiście koła standardowe z różną wysokością stożka, ale to tak jak w każdej firmie produkującej koła. Oczywiście są warianty z aluminiowym rantem, są warianty pełnokarbonowe, oczywiście koła dostępne są i na szczytkę, i na oponę. Co je odróżnia od kół konkurencji, to jakby sposób budowania, sposób wyprofilowania obręczy. W większości firmach ta obręcz jest po prostu tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, prosta, gładka, prawda? Jest szerokie miejsce przy oponie i ona się później zwęża ku szprychom. Fast Forward jest system, który się nazywa Double Arc. Jest to podwójny łuk tak zwany. Z tego względu, że obręcz w tym miejscu, nie będzie to tego widać może teraz, ale obręcz nie jest prosta, jest tu wyprofilowana, co dodaje jej dodatkowych właściwości aerodynamicznych. Tak? Dzięki temu jakby aerodynamika jest dużo, dużo lepsza niż w innych kołach. Zresztą Fast Forward ma taką politykę, że stawiają bardziej na aerodynamikę kół niż na ich wagę. Ponoć więcej można zaoszczędzić mając aerodynamiczne koła niż mając koła lżejsze, prawda? Więc jakby taka filozofia firmy. Oczywiście piasty stosowane w tych kołach też są różne. Głównie są to piasty DT Swiss 180 czy 240. Są też piasty firmy Fast Forward. Są to podstawowe piasty. Dodatkowo są też piasty z ceramicznymi łożyskami, tak jak i piasta w pełni karbonowa, tak jak w tym modelu. To jest najwyższy model bodajże, prawda? To jest najwyższy model, jest profil obręczy 40 mm, karbonowe piasty, karbonowe obręcze, tylko i wyłącznie na szczytkę, nie ma wersji, w tym przypadku nie ma wersji na oponę. I waga kompletu to jest 1150 gram, więc przy takim profilu jest to dość niska waga. Okej, okay, macie koła, macie, widzę, kaski i macie rowery. Tak, mamy rowery, mamy kaski i okulary. Kaski mamy włoskiej firmy SH+, okulary również tej firmy. Co wyróżnia tą firmę jakby z szeregu wszystkich firm produkujących kaski? Te kaski są w 100% wykonywane we Włoszech. W Unii Europejskiej nie jest to produkt chiński, jest to w 100% produkt europejski, produkt włoski. Tu akurat mam w ręku kask model Szabli. Jest to kask przeznaczony do jazdy szosowej. Jest to jakby najdroższy model kasku szosowego. Cena detaliczna tego kasku to jest 679 zł przy wadze 220 gram, więc porównując do konkurencji można powiedzieć, że ta cena nie jest wygórowana. Dodatkowo jakby w tym modelu w komplecie jest od razu ta nakładka aerodynamiczna, która może też chronić jako osłona przeciwdeszczowa, no i głównie osłona aerodynamiczna, więc ona jest od razu w komplecie. To samo tyczy się gąbek, są dwa komplety gąbek w tym modelu, no i dodatkowo torba do przenoszenia kasku, więc moim zdaniem w takiej cenie ciężko znaleźć podobny produkt na rynku. No dobrze, Michał, poza tym sprzętem macie jeszcze legendarną markę rowerów, prawda? Tak, mamy legendarną markę rowerów, jakby stworzoną przez kolarza wszechczasów, Ediego Merckxa. Eddie produkuje rowery od lat 80., więc jakby doświadczenie w używaniu i w produkcji rowerów ma ogromne. Przez to jakby no, jakość tych rowerów jest dość wysoka, no bo przez doświadczenie właściciela firmy, no, jest, jego doświadczenie jest przekładane na produkcję tych rowerów.
I tutaj no, gama tych rowerów rośnie z roku na rok, jest coraz większa. W tym roku doszedł cały rower triatlonowy, którego wcześniej nie było, była tylko rama czasowa. Teraz jest cały rower triatlonowy. Jest dodatkowo rower torowy aluminiowy, jest też torowa rama karbonowa. No oczywiście, tak jak w większości firm produkujących rowery czasowe, jest nowość, tak zwany gravel bike. My niestety nie mamy go tutaj do pokazania w ofercie. W ofercie on jest, czyli aluminiowy rower czasowy z grubymi oponami do jeżdżenia po praktycznie każdym terenie. Powiedz mi, gdzie możemy Wasze produkty kupić? Jakby nasze produkty można kupić na razie w Warszawie, w sklepie Kolarski EU. Tam jest cała gama rowerów Merksa, tam można je kupić. No, my jakby dopiero zaczynamy sprzedaż tych rowerów w Polsce, tak samo jest z kołami czy z kaskami, więc no, mamy nadzieję, że te targi zaowocują szerszą gamą sklepów, w których będzie można nasze produkty dostać. W takim razie trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.